Zestaw pytań numer 4. Rozpoczynamy od pytania, które sprawiło Wam masę problemów. Przeczytam może. Kiedy po raz pierwszy w historii wstęp na domowy rozgrywany u siebie mecz reprezentacji Polski był bezpłatny? Podaj datę, miejsce oraz przeciwnika. Nie wiem, nie wiem skąd. Wszyscy sobie wymyślili mecz we Wronkach. Rok 2008 z Estonią bodajże. Nie, nie, to nie jest prawda. Prawidłowa odpowiedź brzmi Warszawa, 22 czerwca 1980 rok, towarzyski mecz Polska-Irak, 3-0. Dlaczego był bezpłatny, może powiem ten wstęp, ponieważ była wtedy taka gazeta, Trybuna Ludu się nazywała i organizowała ona po prostu co roku takie święto. To się nazywało Święto Trybuny Ludu. I właśnie 22 czerwca 1980 roku w ramach tego święta Trybuny Ludu wstęp na mecz reprezentacji Polski był bezpłatny. Więc jeszcze raz, prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi 22 czerwca 1980 rok, mecz Polska-Irak 3-0 w Warszawie. 32. Podaj imię i nazwisko trenera, który jako pierwszy prowadził na Mistrzostwach Świata dwie różne reprezentacje. Prawidłowa odpowiedź brzmi Rudolf Wyklaczil. Pytanie numer 33. To było kolejne z pytań, które sprawiło wam mnóstwo kłopotu. W jakim meczu po raz pierwszy w historii reprezentant Polski został usunięty z boiska? Podaj imię i nazwisko piłkarza, datę meczu oraz przeciwnika. No, odpowiedzi na te pytania były przeróżne. Dariusz Wdowczyk, z tego co pamiętam, rok 84. Włodzimierz Lubański, też było dużo takich odpowiedzi, że w roku 72 dostał czerwoną kartkę. Ale jest to nieprawda, ponieważ jako pierwszy w historii polskiego futbolu wykluczony został Bernard Blaut. Działo się to 17 grudnia 1968 roku w towarzyskim meczu z Argentyną, który przegraliśmy 0-1. Bernard Blaut był zresztą wtedy kapitanem drużyny narodowej, a z boiska wyleciał w 85 minucie. Dobrze. 34. pytanie. Kto jako pierwszy w historii Mistrzostw Świata strzelił w jednym meczu bramkę zarówno samobójczą oraz gola we właściwą stronę? Holender Ernie Brands. Było to w 1978 roku. 35 pytanie przed nami. Którzy zawodnicy reprezentacji Polski ze zgłoszonej listy 22 na Mistrzostwa Świata 1938 ze względów oszczędnościowych pozostali w kraju? No i tutaj mamy kolejną kontrowersję, którą muszę wyjaśnić, ponieważ takich piłkarzy było siedmiu. Ja może wymienię ich. Był to Ewald Cebula, był to Bolesław Chabowski, Antoni Łyko, Jerzy Korbas, Kazimierz Lis, Edmund Tfusz i Jan Wasiewicz. Wszystko fajnie, ale wiele osób przysyłało mi odpowiedzi, gdzie do tej siódemki dołączony był jeszcze Wilhelm Pietz. Jest to odpowiedź w tym momencie nieprawidłowa. Ja może pokażę Wikipedię, która pewnie Was wprowadziła w błąd. Proszę bardzo, tu mamy Wikipedię, reprezentacja Polski. 15 zawodników, którzy pojechali do Francji, reprezentował 9 różnych klubów, no i wymienieni są ci zawodnicy. Jest wśród nich też Wilhelm Pietz, proszę bardzo. A pod spodem Wikipedia pisze, prawidłowo zresztą, wśród zawodników, którzy ze względów finansowych pozostali w kraju, dwóch było zawodnikami Warty: Kazimierz Lis i Edmund Tfusz, dwóch Wisły Kraków, Antoni Łyko i Bolesław Chabowski, po jednym Krakowi, Józef Korbas, Pogoni Lwów, Jan Wasiewicz i Śląska Światopowice, Ewald Cebura. Czyli prawidłowo wymieniają siedmiu piłkarzy. No i cóż, oto ten Wilhelm Pietz, o którego się wszystko rozbija. Jak widzicie, teraz pokażę Wam, Wikipedia przeczy sama sobie. Proszę bardzo, wchodzimy Wilhelm Pietz. No i piszą tutaj bla bla bla. W każdym razie chodzi mi o ten fragmencik.
Znajdował się w kadrze na Mistrzostwa Świata 38 wraz z kilkoma innymi zawodnikami pozostał w kraju. No bzdura, bzdura kompletna. Po pierwsze, że to jest nieprawda, bo zawodnik był, normalnie pojechał do Francji. A po drugie, no przeczą sami sobie, jak widzicie, bo w opisie meczu Polska-Brazylia normalnie umieścili Wilhelma Pieca jako tego, który pojechał do Francji. No także mówię, kto podał tych siedmiu piłkarzy, tylko tych siedmiu, podał dobrą odpowiedź, ale kto dodał Wilhelma Pieca, to muszę już całą odpowiedź uznać za niestety, ale niedobrą. Konsultowałem się też w tej sprawie z Cejwolem, z redaktorem naczelnym tej strony, no i według niego też taka odpowiedź musi być, no, nieprawidłowa. Bo gdyby nie wiem, gdybyście podali o jednego piłkarza mniej, no to bym wtedy uznał odpowiedź za niepełną, ale jeżeli do tej siódemki dorzucacie Wilhelma Pieca, no to cała odpowiedź traci sens, no jest nieprawidłowa. Także no myślę, że wszystko jest jasne, jeśli chodzi o to pytanie. Było to siedmiu piłkarzy. Mamy dalej pytanie numer 36. Jacy piłkarze wystąpili zarówno na ostatnich Mistrzostwach Świata przed II wojną światową, 1938 rok, jak i na pierwszych po wojnie 1950? Podaj imiona, nazwisko oraz kraje, które reprezentowali. Było takich graczy tylko dwóch: Erik Nilsson ze Szwecji oraz Alfred Bickel ze Szwajcarii. Pytanie numer 37. Kto jest rekordzistą, jeżeli chodzi o reprezentacyjny staż w reprezentacji Polski? Podaj imię i nazwisko piłkarza oraz ile lat i dni minęło od pierwszej do ostatniej gry. Prawidłowa odpowiedź brzmi: Włodzimierz Lubański, 17 lat i 21 dni. Poszedłem na rękę wam i uznawałem odpowiedzi, które mówiły 17 lat i 20 dni, bo stwierdziłem, że no nie będę walczył o jeden dzień, także uznawałem i tych, co napisali 17 lat i 21 dni, co jest prawidłowe, oraz tych, co napisali 17 lat i 20 i 20 dni. 38 przed nami. Jak nazywał się reprezentant Bułgarii grający w finałach Mistrzostw Świata 66 i 70, który w latach 62 i 63 był mistrzem swego kraju w slalomie i zjeździe? Jest to narciarstwo oczywiście. Prawidłowa odpowiedź brzmi: Aleksander Szałamanow. 39. Podaj imię i nazwisko piłkarza, który najpierw trzykrotnie wystąpił w reprezentacji Polski, by potem zagrać przeciwko Polsce w barwach innego kraju. Z tym też wiele osób miało poważny problem. Prawidłowa odpowiedź brzmi: Stefan Szefer, który znany był w Stanach Zjednoczonych również pod imieniem i nazwiskiem Steve Schaffer. W każdym bądź razie prawidłowa odpowiedź brzmi: Stefan Szefer. I numer 40. Słynny urugwajski napastnik, mistrz świata 1930, nie miał prawej dłoni, którą stracił w wieku 13 lat. Hector Castro. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zestaw pytań numer 4.